No więc pokój wygląda teraz następująco. Krzywo zaścieliłam łóżko, ale to nic. Wchodzi się do pokoju z tej strony, tu przy samych drzwiach. O, dokładnie tak. Jak widzicie, to jest jeszcze do pomalowania, ten pstryczek, bo widać, że nie jest ten kolor. No i właśnie ta góra nieszczęsna jeszcze jest do pomalowania. Nie chce mi się bardzo, ale wiem, że muszę. Także tak tu wygląda. Tutaj postawiłam sobie ten mały stoliczek. I nie wiem, czy on będzie stał tu, czy ja po prostu jego przestawię jakoś tam bliżej szafy i na nim położę sobie właśnie laptopa. Więc jeszcze zobaczę, no chyba, że jeszcze udałoby mi się jakoś, tylko widzicie, nie chcę już tutaj też zagracać sobie mebelkami i tak dalej, ale może jeszcze jakiś stolik bym postawiła jeszcze tutaj, jest jakiś jeden. Jakoś coś tu muszę pomyśleć, dlatego że brakuje mi, szczerze mówiąc, miejsca na laptopa. Chyba że kupię biurko i zrobię sobie kącik też taki do edytowania właśnie w salonie. Też się nad tym zastanawiam, ale to jeszcze zobaczymy. Tu postawiłam sobie ten właśnie taki, w sumie to jest ten bedside, czyli to jest to, co powinno być koło łóżka, ale koło łóżka nie mam jak tego wstawić. To nie wygląda ładnie, jak przesunęłam wczoraj łóżko i zrobiłam przerwę. To nie pasuje, bo tam jest kontakt i myślałam, że sobie będę ładowała telefon. Więc tak to wygląda. Tutaj mam 365 pozytywnych myśli od Moni. Nie wszystkie były otwarte, więc sobie to stoi jako po prostu pamiątka. No szafa jak szafa, wszystko tak jak było. Tutaj stoi sobie ten lampion wieczorem, bardzo ładnie, uwierzcie mi, to wygląda. Tu odwarka, bo ładowałam telefon, lampa mojego syna z tym speakerem, bo włączałam sobie muzykę. Dalej teraz tutaj oczywiście moje ciuchy, poczekajcie, tutaj sobie położyłam tego jednorożca. Dobra, rzucimy go sobie na łóżko. Tutaj właśnie stoi sobie ta pufka, na której można sobie usiąść i czasem może jak mi się uda, to będę sobie przestawiać tutaj właśnie w to miejsce, słuchajcie, telefon na tym krzesełku tu o jakość i wtedy będę tutaj może jakoś nagrywać, jak mi się uda. No i co? I wygląda to tak. Ja i moja piżama. No, także tutaj postawiłam sobie właśnie dokładnie ten mebelek. Przytargałam jednak z powrotem. Wcześniej te kosmetyki, tutaj te paletki mijałam, słuchajcie, w takich złotych, tych takich tackach z lusterkiem, ale teraz zmieniłam na to. Tu ustawiałam sobie wszystkie te takie moje podręczne rzeczy, które stały tu i zawalały trochę toaletkę. Teraz sobie usiądę, pozwólcie. Tutaj mamy właśnie okleinę, pisałyście mi, że Aga po co, Aga po co? Wiecie co, powiem tak, po co to się nogi nocą, to po pierwsze, a po drugie, nie piszcie po co, bo gdybym tego nie potrzebowała, to bym tego nie robiła i to nie chodzi o to, że ma być pięknie, ładnie i w ogóle. Wiadomo, że to musi się też jakoś wkomponować. Nie wygląda to źle, pasuje to idealnie, słuchajcie, z szarością, z bielą i z czernią, jaką mam w pokoju, więc na pewno to pasuje. Nie oklejałam całego biurka. Jak widzicie, zrobiłam to po to, ponieważ nie chciałam tu żadnej szybki, bo dużo rzeczy mam takich, które mogłyby mi spaść i szybkę potuc. A to jest fajne, śliskie, czyli jak mi kapnie tusz, podkład, cokolwiek, korektor, którego praktycznie nie używam, ale wiecie o co chodzi, jak coś mi tu skapnie, to bardzo łatwo z tego miejsca się wyciera. Tutaj sobie położyłam to, co mi zostało po prostu z mojego mieszkania, lubię ten pojemniczek i go szkoda mi było wyrzucać, a mam tutaj właśnie spinki i jakąś tam biżuterię, jeżeli chodzi o chyba pierścionki czy kolczyki takie małe. Tutaj wciąż są pędzelki, wszystkie moje małe, plus zalotka i nożyczki, które muszę mieć pod ręką, aczkolwiek, czekajcie, dam je tutaj do mojej dolnej szufladki. O, tu jest właśnie ten statyw, o którym Wam mówiłam. Tutaj jestem ja, tutaj będą światełka, w sensie są światełka. I wieczorem mam nadzieję, że one się fajnie będą spisywać. Za nami jest, jak widzicie, okno. Więc właśnie dokładnie toaletką zastawiłam sobie okno i bardzo się z tego cieszę, bo tak naprawdę ja i tak tam nie wyglądałam. Tam mam takie światełka, więc jak będę chciała wieczorem, to po prostu sobie włączę. I stoją tam na parapecie te trzy kaktusiki, które wiem, że przestawię gdzieś tu, żeby było tu bardziej zielono. Chociaż to są takie malutkie, ale i takie tutaj zabiorę. Zmieniłam ustawienie, słuchajcie, perfum. Tu stoi literka A, ta lustrzana. Chciałam ją wczoraj przykleić, ale no nie dałam rady. No i perfumki, które używam, to już Wam pokazywałam wszystkie na vlogu. Tu postawiłam sobie chusteczki, tutaj już nic jakby nie ma. Tak to wygląda, prosto, łatwo, przejrzyście. Jeżeli chodzi o zawartość mojej tutaj szuflady, to już Wam kiedyś mówiłam, umyłam sobie gąbeczki, mam tutaj moje gąbeczki i wszystkie takie podręczne rzeczy plus stado próbek.
Tu są wszystkie próbki pochowane, zobaczcie, tam aż do samego końca, właśnie wszystkie, o których Wam mówiłam, tezy Clarence. Wczoraj właśnie dokładnie na live, chyba nawet Wam o tym mówiłam, albo gdzieś na nagrywce, już nie pamiętam. Także na 1000% mi się to wszystko poprzydaje, także mega się cieszę, że tyle jeszcze tych próbek mam, także mam korzystania, a korzystania. Oczywiście, że są rzeczy, które mnie jeszcze korcą, ale spokojnie. No i na te płatki też chcę kupić ten pojemniczek, jeszcze jeden taki, co mam w łazience i te płatki gdzieś sobie tutaj ustawię, żeby mi tak nie leżały. Zawartości myślę, że toaletki sobie zrobimy oddzielnie w filmiku, więc chciałam tylko Wam pokazać, jak poprzestawiałam. Następnie wiem, że brakuje mi właśnie tu czegoś zielonego, słuchajcie. Może jeszcze kupię jakieś coś na ścianę, jakąś taką półeczkę czy coś. Czy tu właśnie zmienię i tu jakiegoś kwiatka bym postawiła, nie wiem, ale chce mi się czegoś zielonego, chce mi się jakiegoś kwiata po prostu. Nie wiem, co mam, coś mi się na stare lata chyba włączyło, ale tak mi się chce. Także tak wygląda ustawienie teraz w mojej sypialni. Czekajcie, troszeczkę światła dodam może, bo jakoś tak coś słabo tu widzę. No, także tak by to wyglądało i tutaj te LEDy, o których Wam mówię, że one się wyłączają po 20 sekundach i one są na czujnik, czyli jak przechodzicie, to one się włączają. I to jest świetna opcja, słuchajcie, świetna opcja na wieczór. Wieczorem wygląda to kosmicznie. Przestawiłam tutaj obrazek, tam też ściągnęłam te zdjęcia i wisi tylko łapacz snów. Nie wiem, czy widać właśnie, bo cały czas mi światło gaśnie, słuchajcie. Muszę iść zmyć, słuchajcie, te oczy, bo mnie już drażnią. No i to zdjęcie Moni jest tu, a te zdjęcie od Roxy jest wyżej. No i tutaj troszeczkę chyba zmieniłam tylko ustawienie. Te obrazki z desenio wyglądają tak. No i tutaj jest ta zasłonka, którą sobie mogę zasłaniać, bo i tak mam tą taką żaluzję papierową. Także tak to wygląda. Czekajcie, znowu włączę trochę światła, bo patrzę pod światło, więc jakoś tak, wiecie, zniknęło mi tutaj, zciemniło się. O, idealnie. Także dajcie znać, jak Wam się podoba. No, mi to ustawienie bardziej, o wiele bardziej pasuje. Tu mam lustro, więc będę mogła śmiało tu nagrywać dla Was też jakieś takie stylizacje. To też brałam pod uwagę, że jak się będę szykować, ubierać, to też fajnie, że tutaj mam miejsce. Wcześniej tego miejsca nie miałam. Także czasem, jak będę chciała zrobić stylizację, tam postawię sobie statyw i będę mogła nagrywać. Na biurku mogę postawić i z tej strony nagrywać. Także naprawdę, naprawdę fajne, myślę, ustawienie. No, także tak by to wyglądało. Nowa pościel, też Wam ją pokazywałam, jak otwierałam. No i te poduszki jednak zostawiłam, a niech se będą. No, niech rozświetlają. Ja teraz spadam do łazienki. Tu jeszcze właśnie są, tutaj są śmieci, które wczoraj wyjmowałam. Ten obrazek mi nie pasował, więc specjalnie go tutaj postawiałam z powrotem na to miejsce. I tu stoi psiak, którego dostałam, jak wyjeżdżałam stąd od mojej kumpeli, od Irenki. No, coś przyszło. O, proszę. No to nie na śniadanie, ale domino. Dziękuję. Z domino dostałam. U synka jeszcze też sporo tu brakuje. Tu właśnie zamówiłam mu dokładnie taką półeczkę, żeby miał na swoje Lego. On nie chciał żadnych mebli, co dla mnie jest takie, wiecie, no słabe, bo jednak muszą być meble u dzieci w pokoju, w sensie chociażby coś, jakieś półeczki, jakieś coś. On jest strasznym bałaganiarzem, także on nie dba o porządek, więc na pewno nie chciałam też mu zagracać meblami, półkami, komodami tego pokoju z racji tego, słuchajcie, że no nie dba o ten porządek. Ma tutaj w tym bejsie, w tym łóżku dwie szuflady, gdzie sobie może chować jakieś rzeczy. Ciuchland, zobaczcie, jak rzuca właśnie w kąt, więc ciuchland ja mu układam i zabieram do szafy. Tu komody mu żadnej nie wstawię, ale tak jak mówię, tu będzie taka półka, już zamówiłam wczoraj, więc zobaczymy, jak przyjdzie, jak to będzie wyglądało, w kolorze czarnym. Tu ma telewizor, którego nie chce, także telewizora też tu nie będzie miał, chce mieć tylko tutaj laptopa, tableta i takie tam swoje sprzęty. No i co? I dokupić mu muszę tylko jeszcze krzesło do biurka i tak naprawdę w tym pokoju to będzie już chyba wszystko, może jeszcze jakieś właśnie półeczki. No, ja bym chciała, on nie chce, chce mieć taką pustkę w tym pokoju. Mi się to nie do końca podoba, ale z drugiej strony też jakby nie chcę mu narzucać, co ma jak mieć. Tu pamiątka od dziadka, z dziadkiem zresztą
Bardzo proszę, kotwica kołobrzeg od mojego taty dostał na pamiątkę. No i tutaj jeszcze właśnie namówiłam go i kupiliśmy w Edynburgu na stoisku, gdzie właśnie pan maluje przy was i dla was różne rzeczy i to jest właśnie malowane ręcznie i poprosiliśmy o autograf. I ten obrazek kosztował nas 20 funtów, także nie mało, ale uważam, że jest wykonany po prostu fantastycznie. Pan ma rękę. Za chwilunię zresztą Wam pokażę właśnie, jak się nazywa ten pan, który to maluje. A teraz pokażę Wam, o właśnie, na te klocki. Zaczął sobie zbierać, słuchajcie, tutaj klocki. Kupił mu tato dwa zestawy, ja mu kupiłam coś z tych klocków. Będę mu jeszcze dokupywać. Wczoraj mu właśnie kupiłam tego ludzika, to znaczy ja chciałam mu kupić klocki, a on sobie wybrał tego ludka. Także taka situation. Idźmy dalej. Czy się w łazience coś zmieniło? Tak, zmieniło się. Też poprzestawiałam. Tu postawiałam sobie dokładnie, czekajcie, zamknę klopa, żeby tutaj nie było go widać. O, tu postawiałam sobie tą latarenkę na tej podstawce. Tu troszeczkę zmieniłam ustawienie tych rzeczy i postawiłam ten zapach w psikaczu. No i tą trawkę taką. Włączę w ogóle tutaj trochę ciepło. Niech się grzeje. Tu jest lusterko, przestawiłam tylko tego kwiatka i ustawiłam to lusterko. Tak po prostu niech sobie stoi jako lusterko. Lusterek nigdy za wiele, słuchajcie. Tu kolejne. Tu zmieniłam ustawienie, wyczyściłam tą półeczkę i tu postawiłam też tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Na patyczki do uszu też będę chciała jeszcze inny pojemniczek. Tu oczywiście moje Fareo, dzisiaj właśnie nawet z jedną z Was i wczoraj rozmawiałyśmy na ten temat. Ja Wam je gorąco polecam i nie sądzę, że te najnowsze jakieś trójeczka jest najlepsze. Dla mnie po prostu to wystarczy, jeżeli będziecie miały to wydaje mi się, że żadnego innego nie potrzebujecie, uwierzcie mi. Dla mnie to takie, że musicie mieć tą trójkę, że jak zaczynacie to od trójki, to jest tylko naciąganie, słuchajcie, na hajs. Wcale to się niczym nie różni. Uważam, że to jajeczko jest po prostu the best. Ja je bardzo lubię, używam właśnie te dwa żele tutaj do mycia twarzy. Używam też te foreoskie, te, które były tutaj w zestawie dołączone. Jeden jest z peelingiem, drugi jest taki delikatniejszy. No i co? No i tutaj jeszcze pojemniczek. Przestawiłam z boku szczotki. I w tym pojemniczku mam też rzeczy takie do pokąpieli, że tak powiem, łatwiej do sprzątania, jeżeli mam w pojemniczku, bo tylko z pojemniczkiem ściągam, nie muszę ściągać każdej pojedynczej rzeczy. No i tutaj tak jak było, tak jest, czyli misz, masz do kąpieli. Bomby zostały mi jeszcze trzy i ten pojemniczek. I tak to by wyglądało, także takie zmiany. Planuję jeszcze zrobić coś tutaj, całe zawartość tego koszyczka, to słuchajcie, z nic innego jak wkładki, podpaski itd. itp. Dlatego na to będę chciała jakiś fajny tutaj pojemniczek czy skrzyneczkę, cokolwiek, w czym będę mogła to jakoś ustawić, żeby to jakoś znośniej wyglądało, było może zamknięte. Zobaczę, pomyślę jeszcze nad jakimś właśnie takim, nad takim czymś. Do łazienki. No i to by było na tyle. I myślę, że to chyba jest wszystkie tutaj moje zmiany. Czekajcie, wezmę te papiery z pizzą. Ja zrobię sobie teraz poranną pielęgnację. Tu jeszcze dostałam obrazek, zawisnął właśnie tu na przedpokoju. Dostałam go od mojej przyjaciółki, od Karolci z Londynu, bo była właśnie teraz w Londynie. Tu oczywiście bałaganiarstwo, ale tam właśnie chcę Wam tu pokazać. O, zmieniłam. To zmieniłam, czyli przyniosłam właśnie to to stało właśnie u mnie na toaletce, teraz stoi sobie tu. I to miało stać po to, żeby zasłaniać, słuchajcie, tutaj ten kabel. Natomiast tutaj też jest czujnik telewizora i to tak nie może do końca stać. Zobaczymy, czy będzie działał ten czujnik. On jest gdzieś tu właśnie na dole, dlatego ciężko tu łapię, słuchajcie, sygnał. Tutaj sobie ustawiałam ten kalendarz. Niestety nie włączam go, bo wypadają baterie z niego. Coś jest felernie po prostu tam dopasowane, znaczy niedopasowane jest właśnie. A tu rozmyślam właśnie o kąciku do edycji, bo ja tu edytuję. Nie mam już naprawdę miejsca za bardzo u siebie, że tak powiem, w sypialni. A tutaj mam jednak cały taki, zobaczcie, wolny kącik. Jakbym tu sobie nawet zorganizowała mini takie pojedyncze, małe, jasne, jakieś fajne biurko, to naprawdę myślę, że byłaby to spoko opcja, bo fajnie by mi się tu po prostu montowało filmy. Nikomu to nie przeszkadza, ja się nie muszę wczuwać, że salon ma być salonem i ma być tylko salonowo.
Prawdę mówiąc, ja nie mam gdzie edytować filmów dla Was. Siedzę non-stop na podłodze, jak widzicie, teraz jeszcze podłączałam nową drukarkę, żeby sprawdzić, czy w ogóle działa. Zakupiłam ją w lumpie, no i muszę ją do końca sprawdzić. Także zazwyczaj jest to tak, że klękam tu praktycznie, że na kolanach i edytuję Wam tutaj filmy. Więc jakbym miała takie biurko nawet z krzesełkiem i byłoby to wciśnięte, myślę tu w kącik, to myślę, że to by nikomu nie przeszkadzało, a ja bym miała po prostu swoje miejsce takie pracy. Zasuwałabym w ciągu dnia i myślę, żeby nikomu naprawdę to nie przeszkadzało. No a te krzesełka, te w sensie te stoliki na pewno gdzieś się by fajnie wkomponowały. No chyba, że jeszcze spróbuję to zrobić u siebie w sypialni, też tam, gdzie mam kontakt, ale wtedy znowu zasłonię sobie połowę pokoju, tak szczerze mówiąc. Także nie bardzo mi to na rękę, a tutaj by to fajnie naprawdę się wpisało. Takie mini, wąskie, fajne, takie proste jakieś biurko białe, tylko po to, żeby móc postawić laptopa, subwoofer tylko i nic więcej tak naprawdę do edytowania. Tutaj niestety tego nie mogę zrobić przy stole, bo nie mam tam żadnego kontaktu. Kontakt mam najbliższy tu. Za sofą. A zobaczcie, moje dziecko. Moje dziecko się przebiera, rozbiera i to wygląda mniej więcej tak. Także ja za chwilę to wszystkie, ten cały nieład artystyczny muszę ogarnąć. No i co? Zmienimy sobie okno, zobaczymy sobie jaka pogoda. A pogoda jest taka, czyli przechlapane. Znowu przechlapane, trochę widzę, że popadał deszcz, ale lubię tą pogodę, bo jest takie świeże, fajne powietrze, plus te fajne takie, słuchajcie, jesienne liście. Ja to bardzo lubię. Tu mam te dwa kwiatki, one sobie tu stoją, one tu idealnie się wkomponowały, więc ja tu nic nie zmieniam. Czekajcie, chcę właśnie odsłonić troszeczkę, dać trochę światła. Więc wybaczcie, że tutaj może coś krzywo trzymam telefon. O, no i tak to wygląda. I tutaj nic nie zmieniam, stół jak stał, tak stoi, też mi nie przeszkadza. No i ten stół tylko jeszcze odsunęłam w końcu od tego grzejnika, bo czasami bywał on za gorący. A tutaj jeszcze Krzysio mi podarował taką suszarkę, która mi też pomaga szybko na razie gdzieś tam powiesić jakieś pranie, które jest do wysuszenia. Także to muszę ściągnąć, muszę powiesić u Oliwii karnisz. No i co? No i jestem w trakcie szukania pralki, która stanie tu.